Proszę o wręczenie odznaczeń i aktów nominacji panów Mariana Podziewskiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego, nadinspektora Kazimierza Szwajcowskiego, pierwszego zastępcę komendanta głównego policji, pana Jacka Protasa, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i inspektora Sławomira Mierzwę, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. Referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W dniu 23 września 2010 roku o godzinie 22 w Elblągu, pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym, podjął interwencję w rejonie przystani żeglugi gdańskiej, gdzie leżał mężczyzna, gdzie mężczyzna skoczył z mostu do rzeki Elbląg. Mężczyzna ten nie reagował na wydawane polecenia pozostania na podmurówce filarów i postanowił dopłynąć do brzegu. Z uwagi na nurt rzeki, stan nietrzeźwy oraz temperaturę wody w pewnym momencie mężczyzna zaczął tonąć. Sierżant Dominik Bieniek, nie zważając na zagrożenie dla własnego życia i zdrowia, wskoczył do wody, wyciągnął tonącego na metalową obojnicę dla jednostek rozwiązań i pomysłów w obszarze realizowanych projektów prewencji kryminalnej związanych z narkomanią, alkoholizmem i przemocą. Młodszy inspektor Kwiatkowski Robert jest naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Sprawy nadzorowane przez młodszego inspektora Roberta Kwiatkowskiego cechuje wysoki profesjonalizm oraz skuteczność działania, dzięki czemu podlegli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Wiązań i Pomysłów w obszarze realizowanych projektów prewencji kryminalnej związanych z narkomanią, alkoholizmem i przemocą. Młodszy inspektor Kwiatkowski Robert jest naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Sprawy nadzorowane przez młodszego inspektora Roberta Kwiatkowskiego cechuje wysoki profesjonalizm oraz skuteczność działania, dzięki czemu podlegli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wykonywanie powierzonych zadań służbowych. Konsekwentnie działał na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bramińskiego. Nadkomisarz Jolanta Szymulewska-Ozioro. Pracuje na stanowisku eksperta w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zajmuje się pan Sławomir Podgórski zaangażowanie i efektywnie współpracuje z funkcjonariuszami zwalczającymi przestępczość gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie zagadnienia dotyczących przestępczości.